Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Dziękuję. Ja, proszę Państwa, bardzo krótko. Przede wszystkim w sprawie technicznej odnoszę takie nieodparte wrażenie, że władza wykonawcza, niestety, panie ministrze, tak trochę lekceważąco podchodzi do władzy ustawodawczej generalnie. Ja kiedyś pracowałem przy budżetach, bo byłem pracownikiem Biura Ekspertyz Sejmowych. Kiedyś był taki dobry zwyczaj, że przedstawiając plan na rok następny, jednocześnie podawano cyfry wykonania planu kończonego roku, przewidywane wykonanie, plan na rok aktualny i tak dalej, żebyśmy po prostu mogli na to spojrzeć lepiej. Oczywiście my mamy te dane, trzeba tylko zajrzeć do naszych komputerów, ale to już w tym dokumencie mogłoby być, żeby był po prostu bardziej przyjazny dla tych, którzy chcą spojrzeć, bo nie tylko posłowie, którzy się tym zajmują. Ja to mam ten dokument, tak. Tak więc tu jest, panie ministrze, plan na 2012, a nie ma poprzedniego wykonania i przewidywanego wykonania na ten rok. To jest taka drobna techniczna uwaga. No ale teraz nie jest, no tak dlatego mówię. Nie tak zawsze było. Ja wiem, jak było robione, bo mam. A mogę pani przynieść. Bo jeszcze mam w swoim archiwum stare budżety. To jest taka krótka techniczna uwaga. I apeluję o takie bardziej spolegliwe, panie ministrze, podejście do posłów opozycji, którzy naprawdę pochylają się z troską nad stanem tego budżetu, na stanie naszego państwa, no bo w wielu sprawach nie jest źle. Ja rozumiem, że posłowie koalicji muszą bronić tego budżetu, ale czasami mówią też rzeczy, no trzeba przyznać, niestety żenujące, jak jeden z panów tutaj mówił, że jak się odda przedsiębiorcy prywatnemu, to będzie zysk i będzie wspaniale. Oczywiście ja wiem, że przedsiębiorstwo kapitalistyczne potrafi znakomicie funkcjonować, ale ja znam wiele przykładów źle zrealizowanej prywatyzacji. Bardzo źle. Niech pan się dowie o na przykład przedsiębiorstwie Korunt w Koninie, które zostało wykupione przez przedsiębiorcę konkurencyjnego, który po prostu zlikwidował firmę Elwro wrocławskie. Masa jest takich przykładów. Po prostu prywatyzacja wymaga bardzo dojrzałego, odpowiedzialnego podejścia, żeby tego majątku nie zmarnować. I tu się nie ma co śmiać, bo w Koninie to było 2000 miejsc pracy, a teraz są to magazyny i tam nie wiem, czy w ogóle jeszcze ktokolwiek pracuje. To jest taki drobny przykład. Jedna z pań z Platformy Obywatelskiej mówiła o płacach nauczycieli, że trzeba im dopłacić. Ja się zgadzam, ale tutaj moja przedmówczyni, koleżanka przypominała, jak to jest tak naprawdę w oświacie, także w szkolnictwie wyższym, że szanowni panowie, panie i panowie posłowie, młody pracownik naukowy zarabia 1200 zł, pracując często ciężko w laboratorium. Profesorowie, tytularni zarabiają, jak się okazuje, w niektórych instytutach mniej niż nauczyciele dyplomowani szkolnictwa ogólnokształcącego. Także na to też trzeba spojrzeć i mamy niestety lukę pokoleniową w szkolnictwie wyższym. Nie ma młodych ludzi, którzy by chcieli zostawać w tym zawodzie. Szkolnictwo wyższe jest niedofinansowane, nauka także. Budżet nie jest niestety prorozwojowy. Jeśli mówię o tym szkolnictwie wyższym, dlatego że wszędzie się mówi, że nakłady na naukę, oświatę, mamy lukę w tej dziedzinie, ale jak się raz się odkłada wyrównywanie tej luki, to luka niestety narasta i z tym będzie poważny problem. No o VAT-cie, no przecież tutaj już poseł wyszedł z sali, ale VAT jest podatkiem degresywnym, czyli bardziej obciąża biedniejszych, no więc te ulgi się niestety należą. To się należą, jeśli pan jeden z moich przedmówców mówił o tym. Jeżeli ktoś więcej zapłaci z powodu wzrostu VAT-u, no to mniej wyda na inne rzeczy, które mógłby kupić. Po prostu podatek VAT obniża nasze dochody realne i to jest prawda, o tym trzeba pamiętać. Obniżenie dochodów realnych to jest uderzenie w koniunkturę. Otóż problemem tego budżetu jest to, że pan minister powiedział, że mamy jeden z najniższych wydatków budżetowych, drugi, jeśli chodzi o najniższy. No to jest niestety budżet, nie jest to budżet prorozwojowy, bo wszyscy wiemy, że nasza gospodarka, nie tylko nasza, utrzymuje wzrost tylko dzięki wydatkom budżetowym, czyli konsumpcyjnym i poprzez budżet państwa i wydatkom konsumpcyjnych zwykłych pracobiorców. Także to jest, obawiam się, że może być tak jak z rokiem 99 i 2000, kiedy Polska prawie że wpadła w recesję, właściwie była w recesji.
kiedy właśnie, i później musieliśmy nadrabiać przez parę lat wzrost gospodarczy. Co do emerytów, no jest coś takiego jak etat. No jeżeli ktoś nie odchodzi na emeryturę, no to nie zwalnia się etat po prostu. Oczywiście nie ma bezpośredniego przełożenia, bo ja rozmawiałem z pracodawcami, nie ma bezpośredniego przełożenia. W niektórych zawodach może być takie przełożenie. Kierowca, prawda, starszy odchodzi na emeryturę, może go młody kierowca zatrudnić. W innych zawodach zwalnia się etat, są awanse, są jakieś przesunięcia i po prostu można młodego człowieka zatrudnić. Nic nie ma bezpośrednio, oczywiście to jest skomplikowane zjawisko i my o tym bardzo dobrze wiemy, ale w tych warunkach, w moim przekonaniu, przedłużanie wieku emerytalnego jest szkodzi niestety wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy dla młodych. Nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo.